serdecznie. W kolejnym filmiku i dzisiaj jestem z moim kochanym mężusiem! W końcu mnie widzicie. Tak. Pokaż od razu, że rzeczywiście wziąłeś ślub. Nie wiem, czy widzicie, ale chyba widzicie. Tak, także to nie był fake. Rzeczywiście się stało, ale dzisiaj nie o ślubie, tylko przychodzimy do was z takim challenge'em. Ale... No, wyzwanie smaku, moim zdaniem. Tak, tak. My jesteśmy smakoszami i wielbicielami herbaty. Tak jest. Bardzo lubimy różne smaki dobrych herbat i dzisiaj przygotowaliśmy dla was taki filmik z takim właśnie testem smaków 10 herbat i wszystko będzie polegać na tym, że będziemy próbować tej samej herbaty, zapisywać sobie na kartce jaki jest to smak i potem będziemy sprawdzać, czy zgadliśmy, czy mieliśmy rację i zobaczymy, kto bardziej zna się na herbatach, wyczuwa ten smak. Słuchajcie, generalnie tak. Wszystkie herbaty były wcześniej przygotowane przez kogo innego, więc nie mamy zielonego pojęcia, która jest która. Dokładnie. I nie znamy smaków, bo nie piliśmy jeszcze tych herbat. Tak. Bo te herbaty część dostałam w prezencie, a część, w sumie wszystkie dostaliśmy wszystkie. W prezencie. Część na tak. ślub, a część niedawno. Mhm. Także wszystkie herbaty są dla nas takimi nówkami, sztukami. Tak, nieśmiganymi. Tak, także nie wiemy jak one smakują i jesteśmy bardzo ciekawi tych smaków. Przy każdej herbacie jest karteczka z numerem. I my będziemy sobie tutaj zapisywać na kartkach, jakie to są smaki według nas. Dobra, to co? Zaczynamy. Numer jeden. To ty pierwszy. Ja pierwszy? Hmm? Ależ pięknie pachnie. W ogóle wszystko tak pięknie pachnie. Mamy tyle zapachów w tym pokoju, że po prostu masakra. No. Ty, ja nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. No próbuj. Wszystkie herbaty też posłodziliśmy jedną łyżeczkę, żeby nie stracić tego smaku herbaty. Teraz ja. Jest jakaś dziwna. Szczerze, nie jest jakaś tyle. Wiem, że czarna. Ja już wiem. Dobra, kolejna. Numer dwa. Teraz ty zacznij. Numer 3. O, dobra, to wiem co to jest. O, fuj. Ja się boję tylko jednej, którą dostaliśmy. Najbardziej się boję cynamonowej. O, fu. Ale tego nie próbuję. Niedobre? Spróbuj. Nie mogę. Spróbuj, o. Nie wiem jak ktoś może to pić, ale jest obrzydliwe. Fu. To jest na mózg. Tak, bez dwóch znaj. Fu. Dobra, może coś jest lepszego? To nie było najlepsze. No ale... Cztery. Tak jest, czwóreczka. To teraz ty, tak? Mhm. Zaczynasz? Muszę pospić to po skutku. Piąta herbata, jesteśmy na półmetku. Widać, widać. Teraz ja. Mmm.
Mm-hmm. Przynajmniej tak mi się wydaje. Szósta herbata. Czekaj chwilę. O, ta jest super. Pokaż jeszcze gazetkę 6. Szósta herbatka. Ta jest super. O. Pokaż. Poczekam. No daj się ten sztachnąć, że tak powiem. Miało być po jednym łyku. Pachnie lepiej niż smakuje. No nie? Pachnie dużo lepiej niż smakuje. Siedem. Teraz ja? Teraz ja. Ja. Już jest tak niedobrze od tych wszystkich smaków. Numer 8. Ej, my ponownie jesteśmy smakuszami, a przy każdej herbacji jest tak wytrzymiany, że... Ja nie wiem. Ja pierwsza. Tak, ty pierwsza. Na zdrówko. Stara krówko. Teraz ja jestem po prostu z pantałyku. Bo już myślałam, że ta herbata była. Osiem. Ja już myślałam, że ta herbata była. Ja też myślałem, że to było. Co jest to ósemka? Number nine. Dziewięć. Dziwnie pachnie. Ej, no kurde, bo... No nie ma! Aż ten. Nie wiem, co to jest. No, dziesiątka. Ostatnia. Ale pachnie pięknie. Mój brzuszek. Ta jest pyszna. To już wiem chyba, co to jest. Dobra. Masz zapisane wszystko? Sprawdzamy. Jeden. Malina. Tam masz. Sprawdzaj. Malina. Napisałam brzoskwinia. Dobra, czyli ja piszę sobie X. Dobra, dwójka. Owoce leśne. Owocowe owoce leśne. To ja mam źle. A co masz co? Malinę napisałem dwa razy, nie wiem dlaczego. Tutaj nie musimy nawet... Tak, to jest cynamon. To cynamon. Jest na pewno. Tak. Cynamon. Okropny jest cynamon. Czwórka. Zielona zwykła. Zielona z ananasem. Co ty gadasz? Nie powiedziałabym. Powiedziałabym, że to jest klasyczna zielona. Ty w ogóle nie smakuje jak ananas. No. To ja nic nie mam. Ja mam zieloną, ale bez ananasa. Fu. Dobra. Piątka. Piątka. Miętowa. Rumiankowa. No, rumianek. Kurczę, myślałam, że to jest mięta. A ja mam dobrze. Tak? Tak, trafiłem. Szóstka. Szóstka. Ja mam tu zielona ananas. A to jest jaka? Herbata czarna, cytrusowa z imbirem. O! Cytryna i imbir mam. Tak? Nie złyszysz. Siódemki ja nie mam. Siódemka to jest to, tak? Tak. Aprikot, czyli morela. 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 Ja nie miałam nic, ale nie smakowało tak morela. Chociaż? Po zapachu bardziej chyba mogłaś ten. Może jakby to bardziej dosłodzić i bardziej rozcieńczyć, to mocne jest strasznie. Dobra, ósemka. Rumiankowa. To jest mięta, czyli moim zdaniem. Mięta, no. Po prostu one tak, one mięta. Tak
podobnie smakowały, że trudno było odgadnąć. Miel. Dziewiątka? Nie mam nic. Moim zdaniem to jest jaśmin. Jest jaśmin. I dziesiątka? Owoce malina. Wiśniowa. Wiśniowa? Tak. Mhm. Po zapachu mogłaś dojść. No, dobra jest to. To jest bardzo dobre. A już trochę herbaty mam. Powoduje muszę na dzisiaj. No. Dobra. Ja niestety przegrałam z krytesem. Bo mam tylko dwie poprawne odpowiedzi. A ty, kochanie, ile? 8 na 10. I'm the best from the best. Ja. Ale powiem wam tak. To tylko lekko malinami pachnie. A smakuje obrzydliwie. Moim zdaniem przynajmniej. Nie, ona jest za mocna po prostu. Znaczy teraz jak wiem, co to jest... To czuć. Tak, ale... Tak. I dla mnie największym zaskoczeniem było to, że pomyliłam rumianek z miętą. No. Moim zdaniem ten rumianek bardziej smakował miętowo... Znaczy, tutaj... Niż... Nie no, zobacz. Powąchaj. Ale jak była ta pierwsza, wiesz, chwila... No teraz ja czuję rumianek, tak. Pokaż. Nie no, mięta to mięta. No. Powiem wam tak, najgorsza herbata cynamonowa. Tak. Jest po prostu ble. A najlepsza była chyba ta. Ta wiśnia. Wiśnia. No. Chyba była najlepsza. No dobra, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Macie swojego zwycięzcę. Ja przegrałam z krytesem, a myślałam, że jestem po prostu maniakiem herbaty. Ja myślałam, że ty jesteś lepsza w herbatach niż ja. Też tak myślałam. Ty więcej pijesz herbaty ode mnie. No. Generalnie. No dobra, no trudno, no. Mówi się trudno i płynie się dalej. Tak i płynie jest. Się dalej. Także trudno. Dajcie nam koniecznie znać, jakie są wasze ulubione herbaty. I czy wam się podobał filmik? O, oczywiście. Jesteśmy ciekawi jakichś takich ciekawych, nieznanych, tak. Wyszukanych smaków, które polecacie, które uważacie, że są ma. Jak spotkamy, to je kupimy i sprawdzimy. Tak. Także co, to by było na tyle. Dziękuję Bartosiowi za udział w filmiku. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o kciukach do góry, jeżeli filmik wam się podobał. No i czekam na wasze komentarze. Pa, pa!